Mikołajskiej. Witamy serdecznie. I bardzo proszę na statywie. Dzień dobry Państwu. Czy jestem dobrze słyszany? Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, od 5 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Większość Polaków, przynajmniej tak pokazują oficjalne sondaże, jest zadowolonych z tego faktu. To, co Polacy cenią sobie najbardziej, to przede wszystkim możliwość podejmowania pracy za granicą, swobodny przepływ, podróżowanie, możliwość podjęcia studiów, możliwość uczenia się za granicą. Natomiast nasi przedsiębiorcy najbardziej cenią sobie otwarcie rynków europejskich na ich produkty, zniesienie ceł, praktycznie rzecz biorąc zniesienie granic. Są to sukcesy Polski niezaprzeczalne, które również doceniamy my jako członkowie Unii Polityki Realnej. W naszym programie wyraźnie jest napisane, że jesteśmy za Europą otwartą, jesteśmy za znoszeniem wszelkich barier hamujących przedsiębiorczość, za rozwojem krajów europejskich właśnie w takiej formie. Jest to coś, co, proszę Państwa, prowadzi do dobrobytu, praktycznie rzecz biorąc, na każdej szerokości geograficznej i na każdym kontynencie. Stało się to też w Europie, gdyż wiadomo, że Europa tak właśnie do swojej potęgi doszła po nawałnicy związanej z II wojną światową. Jest to fakt absolutnie niezaprzeczalny. O tym marzyli nasi ojcowie, nasi dziadowie, o tym, żeby swobodnie można było podróżować po Europie bez żadnych zahamowań. Natomiast, proszę Państwa, no chyba ślepy by, może jedynie on, nie zauważył tego, że po Europie krąży widmo europeizmu. Europeizm, jak definiuje to prezydent Republiki Czeskiej, pan Václav Klaus, jest to coś pomiędzy ideologią, a nawet wręcz religią. Jest to takie zupełnie bezkompromisowe przyjmowanie idei scalania państw europejskich w jedno duże, suwerenne państwo. Państwo posiadające swoją konstytucję, swoje granice, swoje prawa. Państwo, które co najgorsze, co nas najbardziej konserwatywnych liberałów boli, będzie oparte na zasadach solidarności społecznej. W naszym przekonaniu taki ustrój ekonomiczny jest całkowicie absurdalny. Zresztą, co tu dużo mówić, po doświadczeniach dwudziestowiecznych z regulowanym rynkiem, wręcz z socjalizmem, wydaje się całkowicie absurdalne, że jeszcze coś takiego jak subwencje, jak dotacje, jak wspólna polityka rolna dalej funkcjonuje. No, dla nas są to po prostu oczywiste ekonomiczne zabobony. Proszę Państwa, ja pozwoliłem sobie zrobić taką analizę, gdyż 5 lat temu, wchodząc do Unii Europejskiej, na ołtarzu tej akcesji naszej złożono w ofierze dotacje, które mieliśmy dostawać z bogatszej części Europy. Dotacje te miały postawić nasz kraj na nogi. No więc ja przeprowadziłem taką analizę. Otóż wedle najbardziej optymistycznych źródeł Polska dostaje z Unii Europejskiej netto około 10 miliardów złotych rocznie. Dochód narodowy naszego kraju wynosi ponad 1 bln złotych, więc te 10 miliardów nie stanowi nawet 1% tego, co sami potrafimy wytworzyć, wyprodukować. Proszę Państwa, to jest dokładnie tak, jakby przeciętna niemiecka rodzina posiadająca dochód rzędu 15 tysięcy złotych miesięcznie, przeciętnej polskiej rodzinie, sprawdziłem, posiadającej dochód około 4 tysięcy złotych miesięcznie, podarowała ten 1%, niecały 1%, czyli niecałe 40 zł. I za te 40 zł ta polska rodzina miałaby zdecydowanie podnieść swoje warunki mieszkaniowe, polepszyć swoją opiekę zdrowotną czy też edukację. No wydaje się to całkowitym absurdem za 40 zł miesięcznie. No niestety nam się w tej chwili to wpaja od kilku lat, pokazując jakąś oczyszczalnię ścieków albo 5 km drogi wybudowanej za rzekome pieniądze, które do nas płyną wielką, nieprzerwaną falą z krajów zachodnich. Proszę Państwa, te 10 miliardów to i tak byłoby bardzo dobrze, bo mamy jeszcze drugą stronę medalu, a mianowicie koszty. Jak podaje niezależna fundacja Open Europe, zajmująca się monitorowaniem zgubnego wpływu regulacji europejskich na gospodarki krajów zrzeszonych, Polska z tytułu przyjęcia 26 tysięcy aktów prawnych, które musieliśmy przyjąć, traci rocznie nawet 5 miliardów euro. Są to, proszę Państwa, całkowicie zbędne regulacje,
Niestety, zgodnie z tym, co pisał znany francuski ekonomista Frédéric Bastiat, najważniejsze jest to, czego nie widać. Więc dla przeciętnego Polaka jest to całkiem niewidoczne, z tym bardziej zmagają się przedsiębiorcy. Czasami gdzieś tam coś wypłynie. Mieliśmy przykład strażaków, którzy mieli być zatrudniani w każdej firmie, a przyjęcie czegoś takiego w 2 milionach firm to byłby koszt kilku miliardów złotych rocznie. Proszę Państwa, jest to coś, co nas bardzo niepokoi. W związku z tym Unia Polityki Realnej zdecydowała się kandydować do Europarlamentu, bo mamy nadzieję, że się tam dostaniemy i że będziemy to prawo modyfikować tak, aby odchudzić Europę, aby Europa powróciła do swoich korzeni, do tego, co stworzyło ją wielką, do wolnego rynku, do braku jakichkolwiek regulacji. W naszym pojęciu administracja Unii Europejskiej powinna się znajdować w zasadzie na jednym piętrze jednego biurowca. To powinno być kilkadziesiąt osób monitorujących tylko, czy kraje nie stosują przeciwko sobie jakichś dumpingowych, zaporowych ceł i żeby ten liberalizm funkcjonował tak, jak działo się to w Europie 30-40 lat temu. Ja mam nadzieję, że wyborcy będą powoli budzić się w tej świadomości. Mam nadzieję, że wybiorą osoby kompetentne i stanie się to w wielu krajach. I sądzę, że parlamentarzyści o zbliżonych poglądach do naszych konserwatywnych liberałów, będą powoli przechodzić na jasną stronę mocy i że Europa powróci do tego, kiedy była silna i mocna. Proszę Państwa, na zakończenie, bo nie chcę tutaj przedłużać przede mną, po mnie jeszcze wystąpi wielu kandydatów, chciałem Państwa bardzo gorąco i serdecznie zachęcić do głosowania, do wzięcia udziału w wyborach, przy czym taka moja sugestia, żeby za bardzo się nie zastanawiać, nie przeglądać nazwisk kandydatów, najlepiej zagłosować jest po prostu na pierwszą listę z brzegu, odfajkować i można udać się na niedzielny obiad. Oczywiście pierwsza lista z brzegu to lista numer 1, którą ja mam zaszczyt reprezentować, Unia Polityki Realnej. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy bardzo.